Majek Elżbieta, przepraszam, Majek Ewa, Kozłowska Anna, Kotulska Janina, Muszyńska Ewa, Kulis Maria, Maliszewska Dorota. Zawodnik Maliszewski, proszę natychmiast zgłosić się u kierownika biegu. 1,6. 1 minuta 25,8. 1 minuta 32 sekundy. 1 minuta 35 sekund. 1 minuta 35 sekund. Zachowaj się od okręgu. Panie sędzio, ile mają paweczki jeszcze do końca konkursu? Marek, przecież za godzinę projekcja. Mareczku, trzeba było mu zostawić magnetofon, byśmy go mieli z głowy. Czekaj, ja pogadam z wieszczem. Marek, dlaczego spóźniliście się? Cześć, Tadziu. Dlaczego nie byłeś na hydrobalecie w saunie? Zbaletowaliśmy te trzy modelki. Stary, a co z tym twoim tematem tutaj? Już tutaj nic nie ma. To jest listopad. Nikt tam tego nie kupi. Ani telewizja, ani nic. Tadziu, gdzie mi tam znów pływasz? Jedźmy do wytwórni, Mareczku, to się nic nie dzieje. Jest kamera, Andrzej! Cholera, jak mnie łeb boli. Gdzie znajdziesz kiedykolwiek śmierć tak oczywistą? Głąb tak cudny. Nie wskoczyć w czołgę cię nie warto. Jak w spojrzeniu ofiary, której pierś otwarta. Nie zna. Mareczku, wyjdź z kadru. Wyjdź z kadru. Blada, sproczona żalu nie rozpaczy, przestając być sekretem. Cóż krew dla niej znaczy? Puste ciało z tym ciemnym żeni się strumieniem, aż jest już samo oddalenie. I osamotnienie. Tutaj nagrałem oddech topielca. Posłuchaj sobie. Mareczku. Marek, jedźmy na projekcję. Stary, tu się Janusz przyplątał z fałturą, z modelkami, przecież to trzeba kręcić. Proszę pana, czy pan, jak pan jest na dnie, nie przeżywa pan takiego dziwnego oczarowania tym wszystkim? O, wie pan, ja słyszałem od takiego betwonurga, który na dnie oceanu, wie pan, zaczął tańczyć, śmiał się i chciał nawet zerwać maskę dlema. To się nazywa ekstaza głębi. To jest bardzo krótko. O, to muszę pieski zbierać, bo tą wojskę zaraz przyjdzie. No ja nie wiem, no stracę tu posadę, ja nie chcę panu nic mówić, no. Nie wiem, no. Maliszewski. Panie, on się topił nietypowo. Gdyby on się topił typowo, ja bym go ratował. Ale oni tu nie przestrzegają żadnych przepisów. Oni tu leją, plują, później się w tym topią. Patrz pan na te natryski. Najmniejszy współczynnik zużycia mydła w Europie. Byłeś na monokarę? Nie byłem ze względu na psa. Mareczku, skatujcie co trzeba, bo dziewczyny marzną. Marek, możemy zaczynać? Tak? No to świetnie, bo z tego rozpoczynamy pokaz gotowej konfekcji damskiej lansowanej na okres jesień 66. Oto pani Alina, sylwetka szczupła, wydłużona, linia odzieży płynna, miękko przybliża się do naturalnej linii ciała, talia bardzo lekko zaakcentowana, czasami nieco podwyższona. Poza tym wszystkie cięcia konstrukcyjne płynnie modelują sylwetkę kobiecą i podkreślane są często stebnowaniem w kontrastowym kolorze nici. Marek! Dobrze, wobec tego parę słów o marku. Właściciel Chevroleta, model 64, Impala, 6 cylindrów, pojemność 2200, moc 120 koni przy 5000 na minutę, zasilanie wtryskowe, pośrednia za pomocą dwusekcyjnej pompy, instalacja 12-woltowa, klimatyzacja, stereofania, fontanna, lodówka. Cło niezapłacone. Panie Mareczko, to jak może dłuższy dać masz sierpnia, to może pan jeszcze przegrać później. Stary, zrobij mondogadę, zrobij mondogadę! Nie mi, i! Obywatelu, ty wiesz, że przed kąpielą należy chodzić pod prysznicę. Plażowiczu, nie zażywaj bezpośrednio w kąpieli słonecznej. Zabrania się wrzucania do wody z niedęcka. Zakazuje się urządzania ślizgawek w rodzikach. Polewaj, stary, polewaj, polewaj! Oni się mogą ruszyć bez rozkazu. Bo cię obowiązuje higiena. Obywatelu w basenu nie poprzek opływaj na uzupełnienie. Ze względu prosimy... Nie. Nie, zdawałam na germanistykę, oblałam. Bo właściwie zapytano mnie o Karola Marksa, a ja nie bardzo potrafiłam powiedzieć, kto to był. Teraz jestem modelką. Ale wie pan, ja będę zdawała na Wydział Polski. To mnie bardziej odpowiada. Już musimy jechać na projekcję. Czy pani tutaj będzie... Dobrze. A jak się teraz przeziębi? Czy ja mam zawsze brać odpowiedzialność za twoje czyny? Marek. Ja nie mogę patrzeć na to, wiesz? Nie mogę patrzeć na te kamerę. Daj spokój, jestem normalny człowiek.
dziękujesz. Wiesz, to zrobi dokument, ostatnie listy. Opowiadał, że w Moskwie teraz już nie grzebią umarłych, tylko wieszają. Paru w krematoria. Ścierna się wtedy w rękach i w nogach, kurczą się, tak zrywają, stają nagle, wiesz. Tak wygląda, jakby ożywali. I rodzin dlatego nie puszczają, bo zaraz po tym się rozeszła wieść, że oni żywcem paru. I czego ty się śmiejesz? No ty ciągle robisz kabaret. No ty żeś mnie tu przylubla kabaret. To są fakty. No, fakty. Daj spokój. Przedwczoraj w Afryce wieszali 3 rebeliantów na stadionie. 80 tysięcy ludzi wpadło w panikę, zaczęli deptać, tartować, 2000 ludzi zginęło. To są fakty, to wyreżyseruj coś takiego. To po co ten twój plew na basenie? Jak na ten twój basen jechałem, to idziemy jak chłopaka. Chłopaka jak stał w budce telefonicznej. Ludzie przechodzili, stawali się, śmiali. Myślałem, że pijany, a jego w nocy prąd zabił. Co? Co? Co ci jest? Ogólnienie losu i przypadku. Oni tam byli. Panie, ja kiedyś byłem kozakiem. Przychodzi do mnie Oberfirer i mówi: Kwiatkowski do gazu. A ja mu: o, robił się cyrk. Chłopaki prosto konały ode śmiechu. Co jesteś taki rozbity? Blefu, kończmy reportaż. Czy ty możesz reagować jak ludzie, jak inni? Nie lubią. Widzę, ja lubię monolog wewnętrzny. Mary!
To jest zamiast taśmą, ty idiota, te wariackie papiery się staraj, ty. I co teraz będzie z filmem? Film? O filmie dla filmu? Przy filmie dla filmu? O filmie z filmem? O filmie? My filmujemy? Wy filmujecie? Oni filmują? Ty? Ja nie wiem, jak dalej.